Chciałbym serdecznie was wszystkich powitać dzisiaj. I'd like to warmly welcome everyone this morning. Chciałbym powitać także internautów dzisiaj. I'd like to also welcome our visitors via the web, via the internet. Dzisiaj mamy live streaming today. Dzisiaj mamy live streaming. Thank you for translating me. Today we are streaming this service live on the internet. Tak więc cieszę się, że możecie nas oglądać także na żywo. So we are pleased to welcome you and that you are able to view us live. Będziemy robić to regularnie teraz, także mam nadzieję, że będziecie także doświadczać błogosławieństwa, tak jak my wszyscy doświadczamy szczególnego błogosławieństwa sobotniego, gdy tu jesteśmy na tym miejscu. And I'm hoping that as a result of this you'll be able to view what the live transmissions with us and join us in fellowship each Sabbath morning. Wiecie, kiedy dzisiaj mamy miesiąc ewangelizacji? You know, as this month we have the month of evangelism. Tak więc mówimy, głównie koncentrujemy się na ewangelizacji. So we are obviously focusing the topics on evangelism. I cieszymy się, dlatego że mamy też wiele osób dookoła naszego kościoła, którzy dostają szczególne informacje właśnie związane z naszym Zbawicielem. And we're happy as a result of this because for some time we are actually sharing with the good news with our direct neighbors around our church here. I dzisiaj będziecie mogli wziąć także ulotki, żeby porozdawać je także dookoła, żeby te osoby mogły zobaczyć, że hej, ktoś nam daje szczególne materiały i mam nadzieję, że to będzie tym szczególnym błogosławieństwem dla całego zboru. And today again we'll have the opportunity to actually be walking around our local neighborhood here and distributing the pamphlets and being able to share the good news with the people so that they know, hey, we're getting some good information here. Ale ostatnio, kiedy miałem kazanie tutaj, dzieliłem się Słowem Bożym. But last time when I was here and sharing the from the word of God with you. Pamiętacie definicję ewangelizacji? Do you remember the definition of evangelism? To jest, mówiłem to słowo, które niekiedy brzmi tak dziwnie. Czym jest ewangelizacja? We ask the question, what is evangelism? Ewangelizacja to jest wtedy, kiedy jeden żebrak powie drugiemu żebrakowi, gdzie jest chleb, tak? Remember the definition was when one, poor person is telling another poor person where they can find bread. I dlatego tak się cieszę, kiedy możemy dzielić się radosną nowiną o zbawieniu. And I'm so pleased that we can share with the good news with others. Ponieważ ten, który przyszedł tutaj na ziemię, który był z nami, który zmartwychwstał, który zwyciężył śmierć. Because he who has come here and died for us and also was resurrected again to eternal life. Zmienił moje życie. Has changed my life. Zmienił wasze życie. Has changed your life. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. And as a result of that, we are here this morning. I przyjdzie nas zabrać do domu. And he will come and take us home. Cóż za skarb, cóż za fantastyczna nowina. What a treasure, what a great, fantastic news. Nie możemy tego trzymać tylko dla siebie. Obviously you can't hold this to yourself. Tak wiele osób nie wie o tym. And there are so many people who don't know about it. I wiecie, była taka historia, dzisiaj zatrzymamy się w Dziejach Apostolskich troszeczkę. And today we'll just halt in the book of Acts. Była grupa ludzi. There was a group of people, którzy nie mogli po prostu egzystować bez podzielenia się tym z innymi. Who were unable to exist without sharing this good news. Otrzymali skarb Jezusa. They had received the treasure of Christ, który jest tym chlebem życia, who is the bread of life, który wypełni duszę tych żebraków, którzy przychodzą i wyciągają rękę, who fulfills the needs, the desires of those beggars who come to him. I oni, ci ludzie w Nowym Testamencie wiedzieli o tym, że ich dusza zostanie wypełniona. And the people in the New Testament knew that their soul will be fulfilled. I dzielili się tą nadzieją. And they shared this good news, this hope. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, jeżeli chcielibyście otworzyć Biblię, in the book of Acts, chapter 4, if you'd like to open i werset 12, and verse 12, tam jest powiedziane, nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ludzie doświadczyli mocy Zbawiciela. People were experiencing the power of salvation through Christ. I dzielą się tą mocą, radosną nowiną z innymi ludźmi. And we're sharing this fantastic news with others. To właśnie ma miejsce w Dziejach Apostolskich. That is exactly what takes place in the book of Acts. Ludzie odnajdują społeczność z Jezusem. People are refinding a relationship, togetherness with Christ. Poganie uczą się o Bogu. Pagans are learning about God.
akceptują Jezusa jako swojego Zbawiciela. They accept Christ as their Savior. Wspaniały obraz. A fantastic picture to see. I wszystko byłoby dobrze. And everything would be fine. Aż do momentu, kiedy ktoś mówi: hola, hola. Until the point where someone says, hang on a second. Może i oni przyjęli Jezusa. Perhaps they have accepted Christ. Ale aby być zbawionym, to nie wystarczy. But to be saved, that's not enough. Słyszycie to? Do you hear that? Może oni przyjęli Jezusa, ale to nie wystarczy, żeby byli zbawieni. They may have accepted Christ, but that's not enough to be saved. Czy kiedykolwiek słyszeliście ludzi mówiących, że twoje zbawienie jest połączone z ilością opłaconych modlitw? Have you ever heard people saying that your salvation has got to do a lot with how many prayers you have prayed? Połączone jest z pielgrzymką do świętych miejsc? That is connected with a pilgrimage to holy places? Lub relikwii? Or sacred objects? Ilości sakramentów może przyjętych? And how many sacraments they have actually accepted? Albo może uczynków swoich, jakości swojego życia. Or maybe the good deeds that they have done, or the quality of their life. Tak jakbyśmy sami sobie mogli zapracować na zbawienie. As though we were able to work for our salvation. Wiecie, w greckiej filozofii był taki koncept. In Greek philosophy there is a concept. Że jeżeli napracujesz się i masz tych uczynków dobrych więcej niż tych złych. That basically, if you have a scale and essentially you have your good deeds outweighing or balancing with bad deeds. I ta waga pokaże, że masz więcej dobrych uczynków, to jesteś okay. And the scale shows that you have more good deeds, then you're fine. Ale to nie jest prawdą. But that's not the truth. Wiecie, w liście Efezjan apostoł Paweł uczył takich rzeczy. W liście Efezjan, 2:8. In Ephesians chapter 2:8, Paul talks about something similar. Albowiem łaską zbawieni jesteście. For by grace you have been saved. Przez wiarę. Through faith. I to nie z was. And that not of yourselves. Boży to dar. It is the gift of God. Nie z uczynków. Not of works. Aby się kto nie chlubił. Lest anyone should boast. Żeby tego nigdy nie pomylić. So that we never get this mixed up. I taka była teologia apostoła Pawła. And that was Apostle Paul's theology. To jest to, co Jezus uczył. And that's what Jesus taught. To jest to, co wielu apostołów właśnie mówiło. What many disciples and apostles taught. Ale niekiedy niektórzy nie potrafili tego do końca zrozumieć. But some people along the way couldn't quite grasp this. I byli to bardzo uczeni ludzie. And typically they were very well-educated people. I kiedy chcielibyście otworzyć 15 rozdział Dziejów Apostolskich, and if you were to open the 15th chapter of the book of Acts, zobaczycie ten obraz mniej więcej. You'll see this picture there essentially. I od pierwszego wersetu możemy czytać takie słowa. And we read there from verse 1. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. We read 15:1. And certain men came down from Judea and taught the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. I widzicie, tutaj Paweł miał pewien problem. And you see, Paul here is encountered with a certain problem. Razem z Barnabą. Together with Barnabas. Dlatego też wers drugi mówi: so verse 2 also reads, gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych wśród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Verse 2, therefore when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders about this question. Zobaczcie. Notice. Coś szczególnego się dzieje. Something specific is taking place. Ludzkie serca zostają odrodzone. People's hearts are being reborn. Poganie przychodzą do Boga. Non-believers, pagans are coming to God. Coś, czego nie miało wcześniej miejsca. Something that has not taken place before. I zamiast się cieszyć, and instead of being happy and joyful about this, radować się z mocy Boga, and praising God for his power, z tego, co się dzieje na naszych oczach, for what is happening in front of their eyes, mamy, we have, co? What? Spór. We have a dissension. I to nie mały. And it's not a small one. Jest to, była to poważna debata. It's quite a serious debate. Tak jak ten spór zostanie rozwiązany,
wpłynie to na rozwój tego właśnie młodego kościoła apostolskiego. And the way that that dispute was to be resolved would influence the future of the growing Christian movement then. Pytanie jest. Therefore there's a question. Czy wierni będą bronić swoich przekonań wynikających z przynależności grupowej? Will the saved be needing to defend these principles or these approaches in front of others? W tym przypadku faryzeuszy. For example, the Pharisees. Czy zaakceptują nowych braci w wierze na bazie ich wiary? Would they accept new believers on the basis of their faith? Jeżeli by ich zaakceptowali, będąc Żydami, if they would accept them being Jews, podważą oni swoje narodowe i kulturowe wartości. Then they would assimilate their cultural and their national background. Na bazie których przecież byli wychowani. On the basis of what of which they were raised as. To natomiast stawia ich w ciężkiej sytuacji. Therefore, that puts them in a very difficult situation. Jest to kryzysem tożsamości. And it's a crisis of self-identity. Co dla mnie jest ważne? What is important to me? Kim ja jestem? Who am I? Kim my będziemy, jeśli pójdziemy tą drogą? Who will we be if we continue down this path? Dzisiaj stawiamy podobne pytania. And today we ask similar questions. Wszystko w szybko zmieniającym się świecie. In a very fast-paced world. Jak daleko zmiany w kościele są podyktowane jego misją? How much is the direction and the actions of the church directed by its mission? A jak daleko wartościami i przekonaniami historycznymi na przykład? Or how far will they be directed by the history and by the history and also the values of the church, do których się przyzwyczailiśmy, to which we have become comfortable with, a które wynikają być może z tradycji, but perhaps which come from tradition, albo z kultury, z której przyszliśmy, or from the culture which we come from, a których niekiedy jesteśmy w stanie bronić do śmierci, and which we are able to defend to the death. Są to ciekawe pytania. These are very interesting questions. Kiedy czytałem ten rozdział, zastanawiałem się sam właśnie nad tymi wartościami. When I was reading this chapter, I was considering and thinking about these values. A zobaczcie, co dalej się dzieje. W trzecim wersecie czytamy takie słowa. Read what happens further in verse 3 of chapter 15. Ci tedy, czyli apostołowie, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość braciom. So, verse 3, being sent on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, describing the conversion of the Gentiles, and they caused great joy to all the brethren. Bo nie ma większej radości, jak widzieć Boga w akcji. Because there is no greater joy than seeing God in action. Wiecie, to jest powód, dlaczego tutaj ja jestem. And you know what, this is the reason why I'm here. Ponieważ kiedy zobaczyłem Ducha Świętego w akcji, because when I have seen the Holy Spirit in action, kiedy widziałem iskierki w oczach ludzi, a widząc, że Bóg zmienia serce tych ludzi, when I've noticed and seen the spark in people's eyes and I've seen the change that happens in their lives, widząc nowego człowieka, seeing a new person, widzimy stwórczą moc Boga dzisiaj przed naszymi oczyma. We see the creative power of God before our eyes. Jest to coś szczególnego. It is something special. I dlatego też ci ludzie widzą to. And so these people here that we're reading about exactly are seeing the same thing. To żywy Bóg dokonuje cudów dookoła nas. That the living God is doing miracles around us. To jest ta radość. This is that joy. Dlatego jest powiedziane, że tym wielką radość sprawiali wszystkim braciom. And that's why you read at the end of verse 3, and they cause great joy to all the brethren. Ale gdy jedni się radują, but when some are happy, inni mogą nie być tak optymistyczni. Others are perhaps not so optimistic. W wersecie 4 dalej czytamy, a gdy przyszli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i powiedzieli, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał przez nich. But then we read verse 4. And when they had come to Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all things that God had done with them. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego. But some of the sect of the Pharisees who believed rose up saying, it is necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Chciałbym, żebyście zaobserwowali tą olbrzymią batalię, która jest być albo nie być dla wczesnego kościoła. I'd like you to notice this incredible conundrum essentially taking place in the early Christian church. Bóg dokonuje szczególnych rzeczy. God is doing some incredible things. Ewangelia
idzie dalej, rozpowszechnia się. The word of God is expanding. It's going through, going to reach the world. Czy moje tradycyjne wartości, które miałem od dzieciństwa, powstrzymają je? Are my traditional values that I've kept perhaps since my childhood holding me back from being part of this? Czy też zaakceptuję to, co Bóg robi? Or will I also accept what God is actually doing? To jest mniej więcej ten problem, z którymi się apostołowie zmagają. And these are the kind of problems and issues that the apostles are having to deal with. Chrześcijańscy faryzeusze nie byli złymi ludźmi. Christian Pharisees were not bad people. Oni wierzyli, że Bożą strategią w historii byli i są Żydzi. They believed that the godly strategy was for godly Jews essentially to be part of it to in the spreading of the word of God. On dał im przykazania. God had given them the commandments. I podstawę egzystencji z Bogiem. And the basis of their of human existence with God. Które były spisane przez Mojżesza. Which were written down by Moses. Obrzezanie stało się hasłem zawierającym w zasadzie wszystko. Circumcision as a result had become the byword through which all this was to take place. Od nie będziesz miał innych bogów obok mnie. From the point of you shall have no other gods before me, as it says in the commandments. Do najmniejszych szczegółów obmywania. To the smallest details of your existence. Izraelici nie przetrwaliby jako odrębna grupa narodowa. The Israelites as a nation would not have survived as a group of people. Bez dekalogu i innych praw, które zostały im dane. Without the Ten Commandments or other laws that were given to them. Które były praktycznymi regulacjami, tak związanymi ze zdrowiem, jak i przetrwaniem na pustyni. Which were practical regulations which helped them with health and obviously with surviving in the desert. Problemy jednak pojawiły się, kiedy prawo stało się drabiną do zbawienia. The problem arose when those regulations and laws became the ladder to salvation. Zamiast przestrzegać prawo jako wyraz Bożej miłości do swojego ludu, instead of obeying and keeping the laws as a result of love towards their God, prawo stało się czymś, co muszą zrobić, aby być kochani przez Boga. They turned it into being a law that they must keep to be loved by God. Stało się bezpieczeństwem. It became a security. I pewnością, że jeśli prawo będzie wypełnione doskonale, wtedy będą mogli być pewni, że Bóg ich kocha. And it became a certainty that if they hold the law 100%, that means that God must love them. Chciałbym, żeby zilustrować to właśnie na bazie rodziców i dzieci. So I'd like to illustrate this idea on the basis of the example of parents and their children. Dlatego też dzieciom opowiedziałem tą historyjkę o tym, że rodzice z reguły mówią o pewnych prawach, które będą ich chronić. And that's why we'd like that's why I told the story to the children that I did, that when a parent is telling their child about something to perhaps not to do, that this is a, that there's a basis behind it. A jeżeli pójdziesz pewną drogą, to może cię boleć, jeżeli dotkniesz to. That if you go and make a decision, then there are certain consequences as a result. It may hurt you if you touch this. Jeżeli uwierzysz mi to, co ci powiedziałem, twoje życie będzie łatwiejsze. If you believe what I have told you, then your life will be easier. Ale to wcale nie znaczy, że jak to dotkniesz, to ja cię nie będę kochał. But it doesn't mean at all that if you touch it, that I love you any less. Ja być może jeszcze bardziej cię będę kochał, bo jak dotkniesz, to będziesz płakać, to ja cię przytulę mocniej jeszcze. I may even love you more if, as a result of you touching it, because I will hug you and keep you close. Stosując się do wskazówek rodziców, dzieci mogą doświadczyć już bardzo wcześnie zaaprobowania. Children, as a result of observing this and adhering to it, can actually learn to be dependent as a result on their parents for direction. Kiedy mówię zaaprobowania, to znaczy dzieci będą czuły, że rodzice chcą, żeby iść pewną drogą. And when children realize this, then they realize that their parents are trying to guide their life in a certain direction. W którą, do której rodzice nas zachęcają. And obviously in a direction that our parents are suggesting for us. To zaaprobowanie this kind of trials or przyniesie poczucie radości dzieciom i rodzicom. They give a certain happiness and fulfillment both for the children and the parents. Czasami jednak, nawet kiedy rodzic nigdy nawet nie miał na myśli czegoś takiego, even when the parent actually had nothing like this in mind, dzieci myślą, the children think, tato nie będzie mnie kochał, jeśli nie zrobię tego, co powiedział. My dad won't love me if I don't do what he asked me to. Ten stan rzeczy powoduje dwie reakcje wśród dzieci. And this situation causes two reactions within children typically. Niektóre dzieci pragną robić to, co zostało ich nauczone przez rodziców, aby osiągnąć ich aprobatę. Some children will take that as essentially I need to do what my parent has asked to get their approval.
Ja nie chcę, żeby tata był zły i ja będę robił to i to. I don't want my dad or my parent to be angry with me, so I'll do this and this. I bardzo często Dawid mówi, tak, to ja zrobię, to jest ta rączka, tu to trzeba jeść, tak? So for instance, David, the pastor's son, will sometimes take his hand and go, okay, then I'll do this because I know what my dad wants me to do here. No i wie, że jak mówię tak, no to on jest zadowolony i jestem zadowolony. So he sees that I'm happy as a result of this and he's happy and life goes on. Inne dzieci testują każdą regułę i zasadę. Other children, for instance, will test every single principle and value. Łamiąc większość z nich. Breaking most of them. Aby osiągnąć niezależność i testować wymiar miłości rodziców. To not only achieve independence, but also test the extent of the parents' love for them. Nie dotykaj. Don't touch this. Ja chcę dotknąć. I want to touch it. No to, boli. So when they touch it, obviously it hurts them. Co jeśli dziecko, które przestrzega wszystkich praw, zobaczy inne dziecko, które łamie lub je omija? So what happens when a child who is following all the commands, if we can call it that, of the parent, sees a child who is doing the complete opposite, isn't following anything? Co jeśli to dziecko, które zachowuje wszystkie zasady, usłyszy od rodzica? So what if a child that is following these principles says, że to nieposłuszne jest kochane tak samo jak to posłuszne. Or figures out that the child who is not following those values is just as equally loved. Wow! Jak to jest możliwe? Suddenly he's thinking to himself, how is this possible? Przenieśmy to na grunt dziejów apostolskich. Now let's take this to the setting of the apostles in the book of Acts. Chrześcijańscy faryzeusze mówią, to jest niemożliwe. Christian Pharisees are saying this is impossible. Wszystko, czego ja się dopuściłem, było zgodne z prawem. Everything that I have done is according to the law of God. Mój ojciec nie może do tego dopuścić. My father cannot allow for this to happen. Wszystko, co było ważne, zostało zapomniane albo niewyżywane przez tych pogan, którzy przychodzą. Everything that is important has been completely rejected by these pagans. Mój brat z pogan musi spełnić wszystko, co się od niego wymaga. My brother, the pagan, must actually accept and live according to all these laws. Aby spodziewać się miłości ojcowskiej. To expect love from the Heavenly Father. Widzicie ten problem? Do you see this problem? Dziecko jest w środku każdego z nas. There is a child within each one of us. Nasze poczucie sprawiedliwości jest wkorzenione w koncept. Czego? Nasze poczucie sprawiedliwości. Our feeling of justice. It stems actually from, I guess, our experience as a child. Jest wkorzenione w koncept przestrzegać, aby osiągnąć aprobatę. And it's completely enclosed within the concept of abiding with those values to achieve value or approval. I to staje się naszym bezpieczeństwem. And this becomes our security. Dlatego tak niekiedy często słyszymy, że ludzie wolą mieć listę reguł. Mogę, nie mogę. That's why we hear sometimes of people who would rather have a list of what they can do and what they can't do. Ponieważ jak przestrzegam listy reguł, no to wtedy odhaczę wszystko i będę mógł się czuć okej. Because then they'll be able to tick off, essentially have a tick box against each of those laws that they have kept, and they essentially feel quite smug about themselves. Zrobiłem wszystko, o co mnie tato prosił. Nie muszę się obawiać, że po skórze dostanę. I've held to all the laws and values that my parent has given me, so there's no reason why they should, you know, spank me, for instance. Natomiast koncept usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. But the concept of salvation by faith jest troszeczkę innym. Is different. Jak to jest możliwe? On nie przestrzegał tych rzeczy, które mnie ojciec kazał i co? On ma dostać taką samą nagrodę? How is it fair that the person who has been not following all these different values and suddenly has this so-called faith that he's attributed the same salvation by God as me? I to jest w sercu konfliktu pomiędzy Pawłowym zrozumieniem daru zbawienia przez wiarę za darmo. And this is the difference between Paul's understanding of salvation by faith, a chrześcijańskimi faryzeuszami mówiącymi, że Bóg by nie odstawił prawa przy akceptowaniu wierzących pogan. And the Christian Pharisees who said that they first have to accept the laws and values of God that they've been following for generations. Ale zobaczcie, Chrystus powiedział przypowieść. But notice, Jesus had actually said a parable in regard to this. O synu marnotrawnym. About the
prodigal son, thank you. Z jednej strony jest taki syn, który właśnie chce łamać wszystkie reguły i zasady. And he's a perfect example of a son who wants to completely do away with all, not do away, but break all the father's values. Bierze to, co jemu się należy od ojca. He takes what is rightfully his from his father. I przetrwania wszystko. And completely wastes it all. I w, ale, ale później zdaje sobie sprawę, że to, co zrobił, nie było dobre. But then realizes that what he's actually done is not right. Złamał wszystkie reguły i zasady. He has broken all the values and principles. I wcale to nie jest takie dobre. And it's not that good. Jego życie wcale nie jest lepsze. His life isn't that better. Jego życie jest okropne tak naprawdę. To be quite honest, his life is pretty miserable. Razem ze świniami jada. 'Cause he's essentially eating with the pigs. I wraca do swojego ojca. And so he goes back to his father. I jego ojciec, bo kocha swojego syna, wybiega na drogę. Daje mu pierścień, daje mu nowe ubranie. And we all know what happens. The father, seeing this prodigal son returning, gives him his own cloak and treats him like his son, like he always did. Ale jego drugi brat, który przestrzegał wszystkich reguł zachowania, but the prodigal son's brother, who has been following and holding to all these principles and values, wcale nie jest zadowolony z tego. He's not very happy as a result. Mówi, jak to jest możliwe? He says, as a result of his brother returning, how is it possible? Ja służyłem ci przez całe życie, a ty nigdy imprezy dla mnie nie zrobiłeś. I've been holding true to you for all my life, and you haven't thrown one party for me. A ten twój syn, który wszystko przetracił, bałamut jeden. And this your son, who he's completely wasted all the money that you've given him. Przyszedł, a ty imprezę chcesz urządzać dla niego. He's come and you want to organize a feast for him. Ale czy rodzic? But a parent nie będzie kochał tego, który źle zrobił? Won't the parent love their child as much, the child who has broken those values and principles? Czy wy nie będziecie kochać tych dzieci, które niekoniecznie podążają wszystkimi zasadami i regułami? Would you not love that child that is not necessarily following all the values and principles? Nawet jeżeli Dawid czy Sara, moje dzieci, coś złego zrobią, to jak przyjdą do mnie, uściskam. Even if David and Sarah break some of those values or principles and they come to me, I'll hug them all. Skoro my mamy taką możliwość, to ileż bardziej Bóg, który zapisał w nas właśnie taką formę zachowania. Since we have the possibility of extending that kind of a love to our own children, how much more will our own heavenly Father extend that to us? Ale cóż za piękna historia o charakterze naszego ojca. And what an incredible story, what an incredible revelation it is about the character of God as well. I apostołowie i ci inni nie mogą trzymać tego dla siebie. Chcą się podzielić tym z innymi. And obviously the apostles can't hold on to this to themselves. They want to share it with others as a result. Chrześcijańscy faryzeusze są tym starszym bratem, który nie tylko przestrzegał wszystkich zasad. The Christian Pharisees are essentially that older brother from the story of the prodigal son. Ale także tymi, którzy wiedzą, co robić, aby ojciec był z nich zadowolony. Because they want people to follow the values that they see, so that they can get the father's approval. To myślenie nie jest ograniczone tylko do dziejów apostolskich. And unfortunately, this way of thinking is not just limited to the Book of Acts. Jest dookoła nas. It's around us. W bardzo subtelnej formie. In very subtle forms. My mamy nasze standardy i normy. We have our own standards and our own norms. Bardzo często kulturowe. Very often they are based in our culture. Które inni muszą spełnić, aby być zaakceptowanymi. Which others must fulfill in order to be accepted. Ciekawe. Interesting. Czytamy dalej. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. And we read in verse 6. Now the apostles and elders came together to consider this matter. Werset 7. A gdy tak długo rozprawiano, and when there had been much dispute, nie była to prosta rzecz. Obviously this was not a straightforward matter. Jestem przekonany, że bardzo długo zajęło rozważanie and tych spraw. I'm convinced that a lot of time was spent in considering this point. Wstał Piotr i rzekł do nich. Peter rose up and said to them. Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez moje usta usłyszeli słowo Ewangelii i uwierzyli. Men and brethren, you know that a good while ago God chose among us that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. Ten żywy Bóg powołał mnie na waszych oczach, żeby inni uwierzyli. He's saying that God in your eyes, in your life has chosen me to take the word to the Gentiles. To nie jest teoria, to jest praktyczne doświadczenie właśnie Piotra. This is not a theory, this is a living practical testimony from Peter's life. Bóg też zna serca.
So God, who knows the heart, verse 8, przyznał się więc do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. Nie uczynił żadnej różnicy między nimi a nami, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na nich na karku uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? So God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit just as he did to us, and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. Now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę. We know that we will be saved because of grace. Pana Jezusa tak samo jak i oni. Through the grace of Christ, and so will they. I umilkło całe zgromadzenie. And the audience calmed down. I dalej czytamy. I słuchali Barnaba i Pawła, gdy opowiadali, jakie znaki i cuda uczynił przez nich Bóg pomiędzy poganami. And you read that in verse 12. Then all the multitude kept silent and listened to Barnabas and Paul declaring how many miracles and wonders God had worked through them among the Gentiles. A gdy ci umilkli, Jakub zaczął mówić. And after they had become silent, James answered them as well. Szczególni, najwięksi liderzy w tamtym okresie czasu. You can imagine the greatest leaders of the Christian movement. Zajmują czyste stanowisko, czyste i klarowne. Take up a clear and obvious position in regard to this point. Bóg robi coś szczególnego. God is doing something special. Nie możemy zrobić czegoś, co będzie powstrzymywało pracę Boga. We cannot stop or get in the way of God's work. Oni nie rozmawiają o teoretycznym chrześcijaństwie. They're not talking about a theoretical Christianity. Oni mówią o tym, co Bóg robi w ich życiu i w życiu innych ludzi, którzy są dookoła nich. They are talking about what God is doing in their lives and in the lives of people around them. Cóż za ewangelizacja? What an evangelism. Wiecie, niekiedy może za dużo teorii mamy. You know what? Maybe sometimes we have too much theory. Ponieważ powinniśmy się dzielić tym, co Bóg robi w naszym życiu. Because we should be sharing what God is doing in our lives. Niektóre te historie, które opowiadaliśmy, co Bóg w waszym życiu zrobił. Some of those stories that we've been sharing amongst each other of what God has done in your life. Wyrywały mnie z butów. Completely, they just. How can you explain that? You jump out of your shoes essentially. You're quite surprised. Nie możecie tego trzymać dla siebie. And you obviously can't hold that to yourself as a result. Proszę, podzielcie się tym z innymi, ponieważ to świadczy o mocy Boga dzisiaj w XXI wieku. You feel like sharing it with someone else today in the 21st century. Tak jak się działo we wczesnych wiekach apostolskich. Just like it happened back then in the New Testament. To jest Bóg w akcji. This is a God in action. I to jest to, czego ludzie chcą usłyszeć. And this is what people around us want to hear. Bo bardzo często w dzisiejszym świecie zadają sobie pytania, a czy w ogóle jaką różnicę uczyni to w moim życiu? And people ask you the question sometimes maybe will this make any difference in my life? I wy możecie powiedzieć o żywym Bogu, który zmienił wasze serce. And you can tell them about a living God who's made a difference in your life. Wiecie, niekiedy z ludźmi rozmawiałem i zadawałem pytanie i po pytaniu takim, kim są adwentyści, oni mi odpowiadali. In conversation with people, usually a question comes up: who are Adventists? And usually the discussion goes along the following lines. I odpowiadali bardzo często: no, adwentyści to są ludzie, którzy świętują sobotę. And usually the response that we get is that people who are Adventists are essentially people who observe the Sabbath. I nie jedzą wieprzowiny. And they don't eat pork or pork products. I tak sobie myślę. And I'm just kind of thinking as a result. Czyż to jest to, co mamy, czym mamy się tylko podzielić? Is that all we have to share? No mamy problem. Jeżeli to stało się jedynymi sztandarowymi wartościami naszymi. We have a major problem if those are the standards of our belief. Bo tą sztandarową wartością, o której ja czytam w Dziejach Apostolskich, był Chrystus i się nigdy nie zdewaluował. Because the standard value of the apostolic church in the New Testament was Jesus Christ and that never changed. Wiecie co? Jest powiedziane, że w Efezjan 2 rozdziale 8 wersecie łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga. And you read in Ephesians chapter 2 verse 8 actually in regard to that it's by grace that you have been saved through faith. I nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. And not through your own works that you be able to boast. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, przez które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works.
Proszę zrozumcie mnie właściwie. Please understand me in an appropriate way. Czy jest coś złego w tym, że nie jemy wieprzowiny i nie święcimy soboty? Is there anything wrong in the fact that we don't eat pork products? I święcimy sobotę. In that we don't eat pork products and that we do hold the Sabbath. Oczywiście nie, ja tego nie mówię. Of course not, that's not what I'm saying. Mówię o pewnych priorytetach. I'm talking about our priorities. Właściwe jedzenie, sabat, formy zachowań są ważne. Appropriate diet, appropriate behavior and the holding of Sabbath is good. Ale to są owoce relacji z Bogiem, a nie lista, dzięki której będę miał prawo nazywać się dzieckiem Bożym. They are the fruit and the result of our relationship with God and not something by which we get to know God. Albo osiągać zbawienie może. Or perhaps through which we achieve salvation. Wiecie, myślę o wczesnych chrześcijanach. You know what I think about early Christians. Czy pamiętacie, gdzie po raz pierwszy nazwano chrześcijan chrześcijanami? Do you remember where people in history who were Christians were actually called Christians or referred to as Christians? W Antiochii nazwano. In Antioch, which is dlaczego in ich nazwano? Turkey. Why? Bo nie mogli o niczym innym mówić. Because these people couldn't talk about anything or anyone else but Christ. Ich życie po prostu było otoczone cały czas, wszystko to, co robili, było związane z ich Zbawicielem. Everything that they did, everything that they talked about, all centered on Christ. Chrystus jest tą naszą nadzieją. Jesus is our hope. Chrystus jest wyjściem z największych sytuacji. Jesus is the way out of our most difficult situation. On jest prawdą, drogą i życiem. He is the way, the truth and the life. I cokolwiek się dzieje, cokolwiek inni mówią, to jako chrześcijanie to jest kwintesencją naszego jestestwa. And whatever we do and whatever they did, Christ was the quintessence of their life. I nie mogę zrozumieć tego, dlaczego, jeżeli zadaję nieraz takie pytanie niektórym ludziom, to ludzie odpowiadają, że adwentyści to ci, którzy nie jedzą wieprzowiny i w sobotę świętują. And this is why the thought doesn't fit in my head of how people can say that Adventists are simply people who don't eat pork and hold the Sabbath. Bo pierwsza rzecz, którą winni powiedzieć, to są ci, którzy kochają Chrystusa i cały czas nie mogą się zamknąć, tylko cały czas mówią o tym, robią wszystko związane z Chrystusem. Because what they should instead be saying is that Adventists are people who can't shut up about Christ. Ich akcja, ich życie. Their action, their life. Jest z nim powiązane. Is completely intertwined with him. On jest tym, który wypełnia ich pobrzegi. He is the one who fulfills their life. I to jest właśnie to, co się dzieje w Dziejach Apostolskich. And that's exactly what we see happening in the book of Acts. Ta radość wynikająca z tego, że Jezus powróci wkrótce, wylewa się z ich serca i nie mogą po prostu nic innego robić, tylko mówić innym o Zbawcy. And that joy that is flowing out of their relationship with Christ is all that they can share with other people. A te inne rzeczy and the other things są w życiu ich oczywiście. That are in their life, obviously. Jako zapach, jako owoc woni charakteru Chrystusa. As an essence, as a beautiful scent for the glory of God. To, co Bóg robi w naszym życiu, jest żywym świadectwem mocy. What God does in our lives is a testimony to Him. Nie przestajmy dzielić się tym doświadczeniem Boga z tymi, którzy nie znają Boga. Let's not stop in sharing that testimony with people who don't know God. Za doświadczeniem apostołów i uczniów w kościele wczesnochrześcijańskim. Just as the testimony of the apostles and the believers had on the early Christian church. Pewien chiński pastor zawsze uczył nowochrzczonych, aby dzielili się swoim świadectwem jak najszybciej. A certain pastor in China who after baptizing a newly converted person would encourage them to share their testimony with someone as quickly as possible. Na jednym ze spotkań pastor zapytał nowochrzczonego. And at a certain meeting like that, this pastor had asked a person. Bracie, kiedy zaakceptowałeś zbawienie? Brother, when did you accept salvation? O 3 miesiące temu brzmiała odpowiedź. And the answer was about 3 months ago. Z iloma podzieliłeś się tą radością, którą masz? With how many people have you shared this blessed news? Radością zbawienia. About the joy of salvation. Ja jestem uczniem jeszcze. The response was, I'm just a follower, still a disciple. Pastor spojrzał na niego i rzekł. The pastor looked at him and said, młody człowieku, powiedz mi, kiedy świeca zaczyna świecić? Young man, when does a candle start shining its light? Kiedy jest zapalona? When it is lit up.
Kiedy zaczyna świeca świecić? Sorry, when does a candle, yeah, when does a candle actually share its light? Kiedy jest wypalona w połowie? When it is burning already halfway through its wick? Nie, wtedy kiedy jest zapalona od razu w tym momencie. No, when it is lit up immediately straight away. Prawdę powiedziałeś. You have said the truth, the pastor replied. Niechaj twoje światło świeci od zaraz. May your light shine straight away. To jest właśnie rozdział, 15 rozdział, który pokazuje światło Ewangelii świecące w życiu ludzi. Acts 15 is specifically talking about exactly that. People sharing their light, what they have experienced with others straight away. Zapach życia innych, penetrujący całą społeczność, całe okolice. The scent of this new life of being reborn, completely being shared with people around them and it is spreading throughout the land. I dlatego dalej w werset 19 możemy czytać i 20 i tak dalej. Dlatego dochodzą do konkluzji apostołowie. And you can read on about what happens in chapters 19 and 20, about what the and the apostles what they talk about. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego co zadłowione i od krwi. And in verse 19 of Acts 15 we read, therefore I judge that we should not trouble those from among the Gentiles who are turning to God. And 20. But that we write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from things strangled and from blood. Dlaczego akurat trzy takie rzeczy wybrali? Why exactly are the apostles talking about those three specific things? Jestem przekonany, że lista była bardzo długa. I'm actually convinced that list of things was much longer. Co powinni robić, czego nie powinni robić? What were they doing that they shouldn't have been doing? Po tylu rozmowach, po długim spotkaniu. After so many meetings, after talking about it for so long. Ale wybrali te trzy niezbędne rzeczy. But they picked these three specific points. Jestem przekonany dlatego, że w tych właśnie te rzeczy, na te próby byli wystawieni ci, którzy przychodzą do Chrystusa teraz. I'm convinced that they mentioned these because of the people who were coming to Christ at the time. Mówili o nierządzie, ponieważ nawet świętując, oddawając cześć pogańskim bogom, ludzie uprawiali w świątyniach nierząd. With idols, for instance, they were that practice was being adhered to quite a lot in that time by people who were essentially sacrificing animals to it, etc. as well. Dlatego zwrócili uwagę na to. That's why he brought this to their attention. Zwrócili kwestię, ich życie było dalekie po prostu od tego, żeby ci ludzie mogli właściwie poznać Chrystusa. And this was important to also bring up so that they realized the circumstances or the way in which they could meet and encounter Christ. I zwrócili uwagę na te trzy rzeczy, które były bardzo wrażliwe dla tych właśnie ludzi, którzy przychodzą do chrześcijaństwa. And they brought to their attention three points that which mattered when people were considering Christianity. Ale kwestie obrzezania zupełnie zostawili. But notice they completely did not mention here circumcision. Ja tak myślę, jakiej determinacji i odwagi potrzeba było, aby zostawić własne standardy i przekonania narodowe. And I wonder what kind of strength people they had to be able to leave their standard, for instance, of circumcision aside to deal with what actually mattered. Ponieważ obrzezanie było powiązane z pewnego rodzaju tradycjami i kulturowym nastawieniem Izraela oczywiście. Because obviously circumcision was already by this stage of the Jewish nation's history part of its culture and a whole way of life revolved around it. A ci ludzie zostawili to zupełnie na boku. And these people had left this completely aside. Aby dojść do konsensusu jedności, w którym na pierwszym miejscu znalazło się głoszenie Ewangelii. To get to a consensus which was to preach the good news. Jezus i Jego moc w życiu ludzi staje się znowu sztandarową wartością. Jesus and his power, the strength through him is what became their new standard. Docieranie do tych, którzy nie znają Jezusa i Jego daru łaski. To reach those who had no idea about Christ or his offer of grace and salvation. Co jeżeli oni by powiedzieli, że nasze narodowe wartości czy obrzezanie
nie ruszymy się z tego punktu ani na krok. What would have happened though if they had kept to their nationalistic approach and also the cultural standard of circumcision? Myślę, że Bóg znalazłby inną drogę. I'm pretty sure that God would have found a different way of getting the news out. Ale Kościół być może nie rozwijałby się tak dramatycznie, jak się rozwijał. But the church probably would not have developed as dramatically as it had. Dla niektórych to był prawdziwy kryzys tożsamości. For others it was a real crisis of identity. Kim będziemy, jeśli ustąpimy w kwestii obrzezania? Who will we be if we leave circumcision aside? Czy będziemy Żydami? Will we be Jews? Czy zbawienie innych jest ważniejsze niż nasze przekonania? Is the salvation of other people more important than our own convictions? Nieczynienie uciążliwym, aby poganie poznali Jezusa. Let's not burden the pagans who are trying to believe or wanting to believe. Cóż za rewolucyjny koncept. What a revolutionary concept. Chociaż ci poganie inaczej mówili, wyglądali, ubierali się. Even though these pagans look different, talk different, dress different. Ich zwyczaje nie były w ogóle do zaakceptowania przez Żydów. And that they were completely at the time unacceptable for Jews. A jednak. But despite that, głoszenie Ewangelii było priorytetową rzeczą dla nich. The spreading of the good news, evangelism was the priority, became the priority. Tak myślę, ile rzeczy my musimy uczyć się z tego rozdziału. Then I wonder how many things can we learn from just reading this chapter. Szczególnie kiedy myślę o misji chrześcijańskiej, jeśli w kontekście całego świata zachodniego. Especially when I think about the mission to all people when I'm thinking about that in the context of the westernized world. Na Andrews podczas klas religioznawstwa zastanawialiśmy się nad tym. When I was at Andrews in class we were discussing this, thinking about this. Że kiedy głoszono Ewangelię w różnych na różnych kontynentach, gdy ewangeliści jechali, czy to z Ameryki, czy z Europy. When evangelists arrive and to preach the good news in other areas around the world, whether they be from the United States or the UK. Razem z Ewangelią przetransportowano inne kulturowe elementy. Together with the Bible, they brought along with them many other cultural norms. Muzyka z zachodu, styl śpiewania hymnów. Westernized music, westernized way of singing hymns. Ubiór. Dress. Jako część zbawczego pakietu. As part of the salvation package. I to, co się stało, to okazało się, że w Kościele była jedna kultura związana z chrześcijaństwem, a na zewnątrz była zupełnie inna kultura, która zupełnie nie grała z tą kulturą, która była w Kościele. And outside of the church there was a completely different culture which could not amalgamate or gel at all with the culture developing in the churches. Czego co my chcemy komunikować innym? What do we want to communicate to others? Czy nasze wartości kulturowe niekiedy, czy Chrystusa w tej czystej postaci? Is it our cultural principles or is it Christ in the cleanest view that we can? Aczkolwiek czystej postaci trudno jest, ponieważ my jesteśmy wszyscy zatopieni w kulturze, czy takiej, czy innej. Which is difficult anyway because each one of us is steeped in some culture or another. Ale mądrość tutaj jest potrzebna taka, jaka była w Kościele nowochrześcijańskim. But the wisdom that we need to deal with this is the same wisdom that we saw and read about in Acts 15. Czy dzisiaj my w Dandenongu jesteśmy też w stanie wyciągnąć wnioski? Do we today here in Dandenong are we able to get some lessons out of this? Dla zboru. For the church. Aby nie czynić trudności tym spośród naszych sąsiadów, którzy nawracają się do Boga. To not create problems for those of our neighbors who are coming to God. Jest to pytanie, które wydaje mi się możemy sami medytować i na bazie czytania tego 15 rozdziału zadać sobie osobiście takie pytanie. It's a question that we can consider and think about, especially in meditation together with Acts 15. Żyjemy w świecie szybko zmieniającym się. We live in a very dynamic, fast-changing world. Gdzie mody i style zmieniają się jak w kalejdoskopie. Where fashion and style changes as quickly as they do in a kaleidoscope. Czy przypadkiem w imię wartości i pragnienia służby Bogu nie czynimy przeszkód dla innych
w zbliżeniu się do tego Boga. Do we put walls up and barriers and difficulties for other people who don't share that in their coming to God? Co ten rozdział pokazuje jeszcze? What Acts 15 shows us as well. To jest jedność. Is unity. Werset 25 mówi. In verse 25 you read. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych z uczniów. It seemed good to us being assembled with one accord to send chosen men to you. Kiedy naszym pragnieniem jest docieranie z tą radosną nowiną. When our longing is to share in this good great news. Będziemy szukali dróg do tego, żeby znaleźć wspólny język, a żeby wspólnie dzielić się tą dobrą nowiną. We'll be finding and thinking of ways in which we can communicate and share this great news. Tak więc 15 rozdział nie jest to łatwy rozdział. So although Acts 15 is not an easy chapter to read and deal with. Jest to część Pisma Świętego, gdzie pokazane są napięcia. It is a chapter in the Bible where we see certain tensions. Ale jest to piękny rozdział, który pokazuje czystość Chrystusa i Boga żywego działającego w życiu. But it's a beautiful chapter in which we also see the living God acting in the work and lives of people. Gdzie ludzie decydują się docierać z radosną nowiną do innych swoich ludzi, do znajomych. Where people are deciding consciously to make an effort in reaching others. I tak się z tego cieszę, ponieważ to jest właśnie to, co my robimy tutaj w Dandenongu. And I'm so happy because that's exactly what we're trying to do here in Dandenong. Staramy się dzielić tą nadzieją. We are trying to share this good news with others. Czy to poprzez ulotki? Whether it's through pamphlets. Czy słowo? Or speech. Czy zaproszenie? Or invitation. Czy życie? Or life. Niechaj ta konfrontacja wczesnego Kościoła, ten kryzys tożsamości. May this crisis of identity. Który stał się odskocznią dla rozwoju misji, which became a stepping stone from which the mission of the church developed. Będzie także dla nas inspiracją. Be also an inspiration for us. W priorytetach zboru. In the priorities of the church. W sposobie rozcinania węzłów gordyjskich. In the way of cutting away our difficult areas. Inspiracją do pokory. Be an inspiration to humility. Miłości do tych, którzy nie znają Pana. And also towards those who don't know God. Świadkiem Jezusa w misji. That we be witnesses of Christ in mission. A przede wszystkim żywej społeczności z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. But first and foremost in a living daily relationship with our Lord and Savior. Jest to dzisiaj moją modlitwą. This is my prayer this morning. Tak dla siebie, jak i dla nas wszystkich. Not just for me, but for everyone and all of you. Amen. Amen.